Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Icewind Dale Enhanced Edition. Aha. Kolejna przygoda przed nami. Musimy dokończyć eksplorację tej świątyni, tej jaskini i dowiedzieć się, co się stało z karawaną. Pędzę jak strzała. I to właśnie uczynimy. Naszą drużyną śmiałków. Gotowy. Ja? Yeah. Twe życzenie? Twej krwi wypiorę swą brodę. Tu jest! Zrobione. Co znowu? Nie ma sprawy. To mi się podoba. To mi się podoba. Tak się stanie. Robi się. Ach, szaman się pojawił też. Zamieniam się w słuch. Tak, spróbuję go tak strzelać. Udało się przerwać chyba. Nie, przerwać się nie udało. Ale zabiłem dziada. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Oczekuję w rzeczy samej. Będzie jak strzała. Aha, robi się... Co on tu na nas rzucił, ten łajdak? Przekleństwo na nas rzucił. Nie ma sprawy. Co znowu? Będzie jak strzała. No nic. W twej krwi wypiorę swą brodę. Jak zawsze. Jakoś sobie poradzimy z tym przekleństwem. Ale już nam przeszło, więc spoko. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść twoje życzenie. Ja? Robi się... Co znowu? Pędzę jak strzała. Zamieniam się w słuch. Szukaj pułapek. Musisz być lepszym złodziejem, magiem niż Imoen. W Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, na którą tak strasznie narzekałem podczas naszego ostatniego Let's Play z tej gierki. Jeżeli chodzi oczywiście o umiejętności złodziejskie. Tak uczynię. O, buty. No niestety nie mam identyfikacji, postanowiłem zastąpić sobie identyfikację magicznymi pociskami. Będziemy przez to troszkę cierpieć przez jakiś czas, jako że nie wiemy, nie możemy zidentyfikować fantów, ale gdy tylko dostaniemy się w odpowiednie miejsce, to zrobimy to po prostu. Ja? Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Nie ma sprawy. Co znowu? Pędzę jak strzała. Okej. W twej krwi wybiorę tak się stanie. Brodę. Oczekuję na twe rozkazy. No pięknie. Tutaj będziemy mieli chyba najtrudniejszą walkę w tej jaskini, więc będzie trzeba zapisać sobie chyba. Bo tutaj się troszkę ich umorzy, mam wrażenie. Postanowię sprowadzić ich w ten korytarz. Aha, pędzę jak strzała. Tak się stanie. Jestem tak uczynię. Ja? Robi się. Co znowu? Połowa łuku jest moja. Twoje życzenie?
Właśnie ten ogr jest naszym największym problemem tutaj. Ale może zanim dojdzie, to chociaż jego kumpli trochę przerzedzimy. Zdychaj! Oczekuję na twe rozkazy. Jestem gotowa, jak zawsze. Tak? Średnie, on jak walnie, to jest też grubo trochę. Bo ma powera, jak to ogr, ale na szczęście szybko padł. Zamieniam się w słuch. Nie ma problemu. Czy ja czasem nie mam ustawionych, kurde, jakichś łatwiejszych trochę... Co znowu? ...poziomu trudności? Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Oczekuję na twe rozkazy. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Raczej nie. Rozłupię cię na pół! Nie, na pewno jeżeli miałem możliwość ustawiania poziomu trudności, to ustawiłem na podstawowe zasady, czy coś w ten stylu, będzie czyli żeby było dokładnie tak samo, jak było we wersji nierozszerzonej, czyli w podstawowej wersji. Tak czy siak, załatwiliśmy sobie tutaj... Dobrze. ...ekipkę. Ja będę jak strzała. Nazbieramy łupów. Skóra śnieżnego wilka. Jestem gotowa. Jak zawsze. Twe życzenie. Można sprzedać na pewno. I mamy czar. Oczywiście wszystkie idą na początek do maga. Maga. Nie ma sprawy. Głównego maga, że tak powiem. Aha, pędzę jak strzała. No i proszę. Cała jaskinia odkryta. Przecież tu, kurde, ominąłem chyba. Ogr. Tak jest. Kontrakt karawany, a więc wszystko jasne. Balinie, dostarcz te 5 skrzyń do składu Visthaven. Upewnij się, że ten pozbawiony skrupułów skąpiec z Kalimszanu Pomab zapłaci ci uczciwą cenę. Za uzyskane pieniądze kup 3 beczki nieobrabionej skrzynczy od Gaspara. Wróć z nimi do Caer Dineval, a dostaniesz ustaloną zapłatę. Uważaj na tundrę. Mówiono, że na wzgórzach wokół Visthaven widziano orków. Być może za zaliczkę powinieneś wynająć dodatkową straż. Bezpiecznej podróży. Ilmus Galloway z Caer Dineval. Ja? Chyba jednak sobie zachował zaliczkę nasz kolega. Na to wygląda. Ale mamy wieści na temat karawany. No niestety nie są to wieści jakieś specjalnie pocieszające. Robi się. Robi się. No więc Hrodgarze. Co znowu? To zadanie wykonano. Czego tak sobie myślę, że poczekam, aż mój mag przejdzie poziom i dodam mu identyfikację. Nie chcę płacić za identyfikowanie pieprzonych przedmiotów, kiedy można mieć to za darmo. Tylko trzeba poczekać. Już niedaleko mam. Znaczy nie wiem, czy będę mógł teraz czar sobie dodać na drugim poziomie już, ale wiecie, o czym mówię, nie? Ja? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. A, dobrze, jesteś z powrotem. Co z karawaną z Caer Dineval? Znalazłem tę karawanę tuż za miastem. Wyglądało na to, że zaatakowali ją jakiś czas temu orkowie. Nie, wytropiłem orków w pobliskiej pieczarze i zapłacili za swoje zbrodnie. Zapasy z karawany leżą bezpiecznie w tamtej jaskini. To dziwne. Orki zazwyczaj nie są tak bezczelne i nie atakują karawan blisko miasta. Zastanawiam się, co je tak rozzuchwaliło. Może to zbliżająca się zima, a może coś więcej.
No cóż, dzięki wam możemy przynajmniej odzyskać zapasy. Udowodniliście, że potraficie być przydatni. Cieszę się, że postanowiliście wyruszyć z nami do Kul'dahar. Dziękuję. Kiedy wyruszamy? Ciągle jeszcze musimy załatwić kilka spraw przed wyruszeniem do Kul'dahar. Zabierz listę zapasów do sklepu Pomaba po drugiej stronie miasta. Możecie tam wyposażyć się we wszystko, co jest wam potrzebne. Wróćcie, jak będziecie spakowani i gotowi do drogi. Bardzo dobrze, niebawem wrócę. Następny poziom. Będzie jak strzała. Do usług. Dodatkowe czary maga, czary poziomu pierwszego. Punkty życia 6, bo to mag, słaby jest. Wiedza o 3. No tak, tylko najpierw trzeba tę identyfikację poznać. Ja po prostu o jeden więcej mogę teraz rzucić. Więc oczywiście wezmę sobie na razie czar ofensywny również. I minuni. Umiejętności złodziejskie, proszę was. Znajdowanie pułapek. Ciche chodzenie też się przydaje, nie? Że dałem jej otwieranie zamku, bo to jest main. Umiejętność znajdowanie pułapek, żeby oczywiście znajdowała pułapki. No a później zajmiemy się cichym chodzeniem i kryciem się w cieniu, które jest przydatne do ewentualnego rozpoznania terenu, zanim wkroczymy całą drużyną. No i fajnie. Aha. Jeszcze tobie zostało troszkę, co? Ja? Tak czy siak i tak musimy się udać do Pomaba, więc sprzedam mu tą skórę wilka. Robi się. Nie tu. Nie ma sprawy. Kurde, nie tu poszedłem w ogóle. A? Jezus Maria. Nie ma sprawy. Dobrze szedłem na początku. Zamyśliłem się o coś. Robi się. Nie, źle wszedłem tutaj jeszcze. Jeszcze dalej coś. O Jezu. Taka mała wioska, ja się gubię, nie? Co to za poszukiwacze przygód, kurde. Przynieśliśmy listę zapasów od Hrodgara. Świetnie, zostawcie ją tutaj, a teraz oddalcie się. Czeka mnie jeszcze wiele przygotowań. Wezwę was, gdy będę gotów. Chwileczkę, chcę coś kupić. Masz 250, dawaj. W zasadzie nie chcę nic kupować już chyba. Sprawdzę tylko, czy bełtów nam starczy. Hmm? Zamieniam się w słuch. Powinno starczyć. Za dużo nie poszło. Nie ma sprawy. O, przeszedłem poziom, dobra. To mamy... Ja? Następny poziom. Kapłanem widzę, bo czary kapłana się pojawiły. A więc... Leczenie. Tą zbroję wiary to sobie daruję. Leczenie najważniejsze i błogosławieństwo ewentualnie. Także mamy leczenia to trochę, ale jakieś tam mikstury pod ręką w razie czego też się znalazło. No i super, a więc poziom drugi kapłana, poziom pierwszy wojownika, poziom drugi, poziom pierwszy maga, poziom drugi złodzieja. Robi się... A więc zrobione, Hrodgarze, teraz co się wydarzy dalej? O, jesteś. Wszystko gotowe. Pozostali właśnie się zbierają. Jesteście gotowi do drogi? Tak. I tak oto z Isthaven ruszyła ekspedycja poszukiwaczy przygód, za którymi pociągnęła drużyna nieznajomych. Ich celem była targana niepokojami wioska Kul'dahar.
Podróżowali dalej, przedzierając się przez wyścielającą dno doliny dziką tundrę, poprzez pogórze grzbietu świata, a potem zaczęli piąć się w górę po stromych i zdradliwych szlakach przełęczy Kuldaha. Ich celem było odnalezienie źródła zła, które nękało przełęcz. Nie spodziewali się, że zło, którego szukają, samo wyjdzie im na spotkanie. Zaskoczeni podróżnicy znienacka wpadli w zasadzkę, przygotowaną przez bandę lodowych olbrzymów. Ciskając w dół głazy oraz ogromne kawały śniegu, olbrzymy wywołały lawinę, która przewaliła się z hukiem po zboczu góry, lądując prosto na głowach niczego nie spodziewających się członków ekspedycji. Ci, którzy mieli dość szczęścia, by przeżyć lawinę, z trudem wydarli się spod zwałów śniegu i trupów, które teraz odcinały im drogę powrotną do East Haven. Zmaltretowani i przygnębieni śmiercią towarzyszy, nie mieli innego wyjścia, jak tylko kontynuować podróż do Kuldahar. No nie tak to miało wyglądać. O bogowie, macie szczęście, że żyjecie. Wszystko w porządku? Jakieś złamania? Nic nie jest w porządku. Właśnie przed chwilą połowa cholernej góry zwaliła się na naszą ekspedycję. Wiem, wszystko widziałem. Właśnie zasypiałem w mojej jaskini, kiedy poczułem, że ziemia zaczyna drżeć. I usłyszałem jakieś straszne dudnienie. Wybiegłem na zewnątrz w samą porę, by zobaczyć osuwającą się lawinę. To był dobry pomysł, żeby uciekać do przodu, a nie z powrotem w stronę przełęczy, tak jak reszta. Nieszczęśnicy, jedno jest pewne, nie uda mi się wykopać stamtąd ich ciał. Będą musiały poczekać na należyty pochówek do czasu, aż śnieg stopnieje. Jesteśmy wzruszeni twoją troską o naszych martwych przyjaciół. Może przypadkiem znasz drogę do Kuldahar? Kuldahar? Dlaczego chcecie iść do tej małej, żałosnej mieściny? Tam nic nie ma, prócz wielkiego drzewa i garstki chałup i przybudówek. Moim zdaniem jest to bleśna. Słuchaj, pytaliśmy tylko o drogę, więc pomożesz nam czy nie? Chyba nie zaszkodzi wskazać wam właściwy kierunek. Podążajcie na wschód, tym szlakiem przez dolinę Kuldahar leży tuż za starym młynem. Dobrze zrobicie, wystawiając warty. Na odcinku stąd do miasta jest mnóstwo goblinów, małe obleśne szumowiny. Od kiedy te mieszczuchy opuściły swoje gospodarstwa, gobliny włóczą się po całej dolinie, jakby do nich należało. Dzięki za pomoc, żegnaj. Aha. A więc udało nam się wyjść bez szwanku, dzięki umiejętnościom przywódczym krwawego Joe, który nakazał biec przed siebie, a nie zawracać w momencie, kiedy lawina niestety spadła na ekspedycję, zabijając wszystkich. No cóż. Oczekuję na trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Robi się. Aha, połowa łupu jest moja. Czego sobie, jak sobie życzysz? Ja? Nie no, nie będę zbierał tych fantów. Co znowu? Robi się. Chyba, że mają jakieś złocisze, to wtedy. Pędzę jak strzała. Ach, no cóż, w takim razie po... Po tej nieudanej wyprawie pozwolimy sobie rozejrzeć się trochę po okolicy. Aha. Ja? Co znowu? Jestem w rzeczy samej. Ach, ten no usłuch, jak sobie życzysz. Twarzy niech będzie. O ty łajzo. O! Goblin dowódca. Zginiesz! Nawet ma zbroję taką, kurde. Zamieniam się w słuch. Zdycha. Aha. Proszę bardzo. Tak się stanie. Niech będzie. Tu jest! Zrobione. Dowódca nie miał nic fajnego. Ja? Pędzę jak strzała. No, zabrali mi jeden punkt życia, muszę im pogratulować.
Nie jest to jakaś mega wielka okolica, całe szczęście, ale rozejrzymy się po niej oczywiście, zanim ruszymy dalej. Tak, tak. Jestem gotowa, jak zawsze. Wiadomo, że gobliny to nie jest jakiś tam wyzwany, prawda? Co znowu? Nie mam sprawy. Tak tylko sprawdzam, czy mają może jednak coś ciekawego, wartego uwagi. Ale wygląda na to, że większość z nich jest bidna. Raczej. Zginiesz! No, tak się stanie. Nie, 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 nie. To życzenie? Namnożyło się tych małp. Aha. Zamieniam się w słuch. Fajnie, jak obrywa ta moja główna postać, to taki zaskoczony jest, nie? Że, jak to? Niewiarygodne. Dostałem. Niech będzie. To nie jak prawdziwy profesjonalista tej kobiny. Jak drwal w lesie jestem normalnie. Po kolei. Rozejrzymy się. Śnieg chyba zaraz spadnie, będzie weselej. Hello. A ty co taki, kurde, neutralny? Pędzę jak strzała. Co ja tu robię? Mówisz we wspólnym? Oczywiście, nie wszystkie gobliny to idioci, jedynie większość z nas. Co to za dźwięk w mojej głowie? Co się z tobą dzieje? Nie wiem, coś siedzi w mojej głowie i szepta do mnie różne rzeczy. Nie mogę tego zrozumieć, ale coś wewnątrz mnie rozumie to. Muszę na to odpowiedzieć. Niedobrze, muszę już iść. Dziwne. Nie mam sprawy. O, hej. No? Uligar, kto wy? Jestem Uligar, wódz krwawiącego oka. Pokłońcie się przede mną i zapłaćcie daninę. Niby czemu? Nie kpijcie z wodza krwawiącego oka. Płaćcie daninę albo zginiecie. Rany, ale ty jesteś głupi. Nie dam ci nawet sztuki miedzi, a co dopiero złota. Obrażacie mnie? Wilki pożywią się waszymi ciałami dzisiejszej nocy. Zobaczymy. Gotowy. Jestem gotowa, jak zawsze. Twe życzenie? Zamieniam się w... Chwilowo stanęliśmy. Oczekuję na twe roz... Tak, rozłupię cię na pół. O. Ja? Łyknij se w razie czego, co? Tak? Jestem gotowa, jak zawsze. Tu jest! Aha. Co życzenie? Yes, sir. Czego sobie życzysz? Czarów nie mam. Ja? Robi się... Nie odpoczęliśmy, kurczę, przed ekspedycją, widzicie? Jakie zaniedbanie. Różdżkę znalazłem. Toż to różdżka niezidentyfikowana. Rozmycie. Dziękuję. Co znowu? Nie ma sprawy. Gobliny. Wrogowie pozwalają mi pokazać się od najlepszej strony. Aha. Gotowy. Nie zawraca sobie głowy za bardzo. Ja?
Nie ma sprawy. A cóż to? Jermsey. Bądź cicho, bo usłyszą nas gobliny. Czemu siedzisz w szafie? Ukrywam się przed goblinami. One dopadły mojego tatę i siostrę. Przykro mi, wiem, że słowa nie dają wiele pociechy, ale wszystko będzie dobrze. Zabiorę cię do wioski i znajdę tam dla ciebie pomoc. Nie martw się o mnie, pójdę do świątyni w Kuldahar, znam drogę. Skoro gobliny są martwe, łatwo będzie tam dotrzeć. Do widzenia. Żegnaj, Jermsey. Co znowu? 2400 doświadczenia. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Goblin dowódca oszalały. Nie ma sprawy. Niech sobie będzie oszalały. Mógłbym go zabić. Ale nie zawsze zabijanie jest mądre. Czasami pokazanie swojej wyższości poprzez łaskawość, poprzez łaskę jest lepsze. Zamieniam się w słuch. No, jak sobie życzysz. Przygotuj się. Nie, nie, ty nie. Na twoje rozkazy. Robi się. Ja? Robi się. Zniszczona wieża przed nami wyrosła. A odpocząć chcieliśmy, wiecie. Co znowu? Pędzę jak strzała. Jestem gotowa, jak zawsze. Gerek. Głowa boleć. Czemu robicie, że Gerega boleć głowa? Skórzane ludziki. Skórzaste ludziki. Sprawiamy, że boli cię głowa, bo jesteś wielkim głupkiem. Ha. Haha, nieśmieszne. Głowa Gerega boleć. Wy mnie obrazić teraz. Gerek zrobi wasze głowy boleć. To śmieszne. Ups. Aha. Rozłupię cię na pół. Pa-bam. Kolejne poziomy, a więc warto Będę było. Już go strzała. Głowa nie boli. Co znowu? Nie ma sprawy. Bolało tylko przez chwilę. Trakos wymniejszony o 1, dodatkowe punkty życia 7. Wojownikiem zatem. I poziom trzeci wojownika u naszego żelaznego George'a. Toporem jeszcze lepiej będzie bił dzięki temu. Rad jestem. 45 punktów życia już lepiej. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Eksploracja. Ciąg dalszy. Pokaż dostępny obszar. Nie takie głupia to opcja w sumie. Ale tutaj nie mam sensu wchodzić w zasadzie. Tam mogę za to wyjść. Orzesz ty. Twe życzenie? Ja? Zamieniam dziewczynko. Się w słuch. Co znowu? Pędzę jak strzała. Twej krwi wypiorę swą brodę. Oczekuję na... Zginiesz! W końcu tam gdzieś trafią mnie. O. Jestem gotowa, jak zawsze. Zapadniesz w wieczny sen. Rozłupię cię na pół. Dobrze.
Nie wlezę tam. A, wlezę. Co znowu? No. Jak strzała. Tak, tak się stanie. Porządek musi być. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie wszystkim, którzy byli, bawili się. Mam nadzieję, wyśmienicie tak samo jak ja, powracając do tego wspaniałego klasyka, jakim jest Icewind Dale Enhanced Edition tym razem. Więc oczywiście mam zamiar przejść gierkę, wszystkie komentarze mile widziane, wszystkie tipy, protipy lub też innego rodzaju, zawsze mile widziane. Zachęcam was do zostawiania po sobie jakiegoś znaku, łapki w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, wspierać kanał. I my będziemy kontynuowali naszą wspaniałą przygodę w Dolinie Lodowego Wichru, w zapomnianych krainach. No, niezapomnianych w zasadzie, ponieważ wróciliśmy do nich całkiem niedawno. A ja się z wami żegnam, dzięki i na razie.